Cześć Pani Witamos, bardzo, bardzo serdecznie. Przyszedłem do Was dzisiaj z nowościami w mojej kosmetyczce. Nie jest tego jakoś strasznie dużo, ale są to rzeczy, które zbierają mi się od może 2-3 miesięcy. Od ostatniego filmiku, który wrzucałam z pierwszymi zakupami z UK. Troszeczkę mi się tego nazbierało. Nie jest tego masa, ale jednak coś jest. Myślę, że niektóre rzeczy są bardzo ciekawe. I bez zbędnego gadania zaczynam. Ostatnio moje włosy przychodzą po prostu jesień średniowiecza i są strasznie, strasznie przesuszone. Końcówki są w masakrycznym stanie, a mimo tego, że były podcinane, ja je traktuję codziennie tym olejkiem z Avonu, to jest niby z serum. Niby trzeba tego dać mało na włosy, bo później się mogą przetłuścić i tak dalej. Ja daję tego 4-5 pompki i moje włosy są w ogóle nieprzetłuszczone, bo wszystko się w nie wchłania. One są tak strasznie przesuszone. Tutaj w Wielkiej Brytanii jest okropna woda. Ta woda smakowo przypomina wodę z basenu, tak mocno jest chlorowana. Już o tym nie mówię, ile w niej jest kamienia, jak bardzo jest twarda ta woda. Także na moje włosy to wpłynęło masakrycznie. Na skórę tak samo, ale ze skórą już sobie poradziłam, z włosami jeszcze niestety nie. Włosy strasznie, ale to strasznie zaczęły mi wypadać. Zawsze mi bardzo, bardzo mocno wypadały. Natomiast to, co się ostatnio zaczęło z nimi dziać, to po prostu masakra totalna. I postanowiłam zainwestować w Tangle Teaser. I powiem Wam, że może to nie jest coś takiego, że ta szczotka odmieniła moje życie. Wow, Boże, każdy musi ją mieć. Ale na moje włosy na pewno działa. Włosów o wiele, wiele mniej mi wypada od kiedy używam tej szczotki, ponieważ ona nie szarpie, dobrze rozczesuje włosy, można ją używać też na mokro, także naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej szczotki i chodzę i przeczesuję nią włosy cały czas, włosy przepięknie się po niej błyszczą, naprawdę wyglądają rewelacyjnie, także ja Tangle Teaser z całego serca mogę Wam polecić, natomiast to jest indywidualne, na przykład wiem, że Dominika z kanału Pani Norge nie lubi tej szczotki, nie zrobił do niej szału, natomiast u mnie naprawdę się spisuje bardzo dobrze, jestem z niej niesamowicie zadowolona. To tyle z włosów, nie będę Wam pokazywać szamponów, odżywek i tak dalej. Zrobię recenzję na blogu prawdopodobnie odżywki z Osi, którą wszyscy tak zachwalali. Natomiast u mnie to był totalny bubel, już mi się skończyła i przygotowano właśnie opakowanie do zrobienia zdjęć i włożenia recenzji na bloga. Ponieważ bloga też mam zamiar reaktywować, także możecie nam zaglądać, za niedługo coś się powinno pojawić. Co więcej, może moje prezenty świąteczne od mojej host rodzinki. Mam niesamowitych hostów, naprawdę uwielbiam tych ludzi. To są chyba najwspanialsi ludzie na świecie, do jakich mogłam trafić. Niesamowicie sympatyczni i naprawdę tak ciepli ludzie. Bardzo mnie słuchają, co po prostu byłam w szoku, bo dostałam pod choinkę to, co praktycznie bym chciała. Nie liczyłam na to, że dostanę więcej niż jeden prezent, a tutaj naprawdę była góra prezentów pod choinką dla mnie i naprawdę jestem z tego powodu bardzo, bardzo wdzięczna. I pod choinką znalazłam też oczywiście kosmetyki, bo czego już mogłoby zabraknąć, jak właśnie kosmetyków. I dostałam dwa masełka z The Body Shop. To są masełka o zapachu truskawkowym i mango. Ja masełka z The Body Shopu pokochałam. Naprawdę, tutaj kupiłam sobie dopiero sama jedno o zapachu papai, które już Wam pokazywałam. Wcześniej dostałam jedno masełko od Paulinki, czyli moje masełko Vanilla Spice, chyba tak się nazywa. Mam je w Polsce i naprawdę te masła z The Body Shopu, jak się je kupi, one mają taką leistą konsystencję, jaki ja nie lubię w maśle, bo ja tego nie oczekuję po maśle, żeby ono miało taką samą konsystencję jak balsam. Natomiast one po otwarciu, po kilku dniach, one zaczynają twardnieć i naprawdę mają wtedy konsystencję taką, jaką ja oczekuję. Nie wiem, czy wy to widzicie na taką odległość, a nie wiem, gdzie położyłam pilota. Mniejsze auto, będę go musiała poszukać. Ale w każdym razie one są po prostu twarde, no nie idzie tak łatwo palca wsadzić. Ja bardzo mocno przyciskam, teraz widzicie, ten palec powoli się zagłębia w to. Także naprawdę rewelacyjna konsystencja, zapachy no cudowne, czego już tu chcieć więcej. Wszyscy na pewno znacie masełka z The Body Shopu, jakich nie macie, to bardzo, bardzo Wam je polecam. Wiem, że w Polsce to jest bardzo drogie, ponieważ chyba kosztują 70 czy 80 zł ta masełka, co dla mnie jest po prostu kosmiczną ceną. Tutaj one nie wybijają się jakoś specjalnie ceną w porównaniu z innymi produktami do ciała, ponieważ one oczywiście w normalnej cenie kosztują około 12 funtów, natomiast na przecenie kosztują 6,50, także to jest cena rewelacyjna.
Oczywiście w przeliczeniu na polskie też jest 35 zł na wyprzedaży czy coś takiego to masło. Natomiast no jest troszeczkę różnica w porównaniu cenowym i zarobkowym. Także tutaj masełka z The Body Shopu bardzo się opłaca kupować i naprawdę zamierzam ich kupić o wiele, wiele więcej. Tym bardziej, że przy okazji zakupów dostaje się bardzo często bon zniżkowy o 10 funtów na następne zakupy. Znalazłam pilota. A, dobra, co dalej? Od moich hostów dostałam jeszcze zestaw Soap & Glory w takim przepięknym, przepięknym pudełku, w którym trzymam na swoje inne kosmetyki. Ale w tym zestawie było m.in. właśnie też masło do ciała i ono jest też otwarte i ono konsystencji nie zmieniło, także ta zmiana konsystencji to jest chyba tylko właśnie cecha masł z The Body Shop. To jest The Writer's Butter. Ono wygląda w ten sposób. Przepiękna szata graficzna, właśnie takie stylizacja retro. Kolejna rzecz to jest Hand Food, czyli krem do rąk. Powiem wam, że używałam go dwa razy, ale nie wybija się jakoś specjalnie na tle innych kremów do rąk. To jest Scrub of Your Life, czyli po prostu zwykły scrub do ciała. I ostatnie to było Clean on Me, czyli żel pod prysznic. No i w zestawie była jeszcze wielka, wielka myjka. Następnie od mojej kuzynki z Niemiec dostałam też kilka kosmetyków. Moja kuzynka pracuje na 3/4 etatu w Douglasie i przesłała mi 4 kosmetyki z Petsfy. Ja z Petsfy nigdy nic nie miałam, bo miałam jeden lakier czy dwa, które dostałam od którejś z was, już nie wiem, czy od Natalki czy od Eli. Natomiast no właśnie, kuzynka przysłała mi 4 rzeczy, których jeszcze nie miałam i naprawdę z 3 z nich jestem bardzo zadowolona, z jednej tak sobie. No ale zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Dostałam lakier do paznokci Color Victim w kolorze 720 Glory. Oczywiście, nie ta strona. Jest to taki popielaty kolor, bez żadnego zmylonego brokatu, świecidełek i tak dalej. Czyli wykończenie kremowe, chyba, nie znam się na tych wykończeniach. W każdym razie kolor jest bardzo, bardzo ładny. Jak mam teraz na paznokciach, oczywiście już mi się trochę starł. O, znowu nie ten guzik. Trochę pojeździcie. On wygląda mniej więcej tak. Powiem wam, że jedna warstwa kryje zupełnie. Ja mam na paznokciach tylko jedną warstwę. No ale wiadomo, zawsze dla bezpieczeństwa fajnie nałożyć dwie warstwy. Tym bardziej, żeby nie było brzydkich prześwitów, tak jak ja teraz patrzę pod słońce. Ale ja jestem, chodzę po prostu tylko po domu praktycznie, więc nie są potrzebne dwie warstwy. Kolejna rzecz to był liner w kolorze zielonym. Naprawdę jest ten liner przepiękny. Jest to kolekcja Spices and Herbs. Kolor jest przepiękny, jest to taki ciemny, ciemny zielony, taki leśny. Naprawdę jest przecudowny kolor i najchętniej nosiłabym go codziennie, ponieważ uwielbiam kolorową kreskę. Natomiast powiem wam, że... Kurczę, powiem wam, że masakra, jeśli chodzi o pigmentację, znaczy jest bardzo mocno napigmentowany i właśnie w tym rzecz chyba za bardzo, ponieważ kiedy go zetrzemy z oka płynem do makijażu, czy dwufazowym, czy mleczkiem, czy czymkolwiek, on i tak zostaje taka zielona poświata na oku, co mnie strasznie, to strasznie irytuje i kojarzy mi się z takim tanim cieniem, który kiedyś miałam i bardzo tego nie lubię. I naprawdę ciężko to zmyć, dopiero na następny dzień, kiedy ta powieka delikatnie się przytłuści, on znika. Natomiast, no, masakra i dlatego nie używam go zbyt często, ponieważ strasznie mnie irytuje, kiedy mam tą zieloną kreskę. Ja tutaj po domu często, zieloną poświatę, ja tutaj po domu często chodzę bez makijażu, dlatego później wyglądam z takim glonem nad okiem, strasznie głupio. No i to jest po prostu jedyny minus tego kosmetyku, ale jeśli chodzi o trwałość, aha, właśnie trwałość. Ja mam opadającą powiekę i ja często jak nałożę liner, to on mi się odbija na górnej powiece. Natomiast ten odbijał mi się wybitnie. Natomiast dla kogoś, kto nie ma opadającej powieki, myślę, że by się sprawdził idealnie. No ale i tak go będę używać, mi się kolor po prostu strasznie podoba. Trzecia rzecz to jest z tej samej kolekcji Spices and Herbs i jest to po prostu transparentna kredka do ust. Zastanawiam się, po cholerę komuś transparentna kredka do ust, czemu to niby ma służyć. Natomiast już wiem,
Ja mam tutaj nad górną wargą bliznę po rozszczepie, po dwóch operacjach. I troszeczkę mam nierówną górną wargę. Natomiast kiedy obrysuję ją tą bezbarwną kredką, niezależnie od tego, jaką pomadkę nałożę, ta pomadka nie wjeżdża mi po prostu w ten szpic, który tworzy się po prostu od blizny. Także naprawdę bardzo fajny gadżet, bardzo mi się spodobał. No i czwarta rzecz moja ukochana to jest puder mineralny Feel Good. I powiem wam, że jak ja nie lubię pudrów prasowanych, o, ale się pojedzimy dzisiaj. Nie lubię pudrów prasowanych. Tak, ten po prostu mnie urzekł. Tak mocno matującego i tak długo matującego pudru nie miałam nigdy. Ja go noszę teraz w torebce na wszelki wypadek, natomiast jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żebym go musiała używać. Całą dyskotekę wytrzymał, całą noc tańczenia, całodzienne zakupy, całodzienne spacery. Wszystko wytrzymał ten puder i naprawdę jestem z niego bardzo, to bardzo zadowolona. Nie wiem, ile te kosmetyki kosztują, natomiast jeśli ktoś ma dostęp do nich, to bardzo wam je polecam. Ja mam w odcieniu Warm Sand i jest to kolor idealny dla mnie, także ten puder jest ostatnio ulubieńcem moim. Ulubieńcem moim, kropka. I używam go często pędzlem, jeśli chcę mieć taką delikatną warstwę, natomiast jeśli wiem, że na pewno wychodzę gdzieś na cały dzień, to wtedy go nakładam po prostu tym wacikiem dołączonym do tego pudru i rozcieram pędzlem, wtedy mam ten puder bardziej trwały. Kolejna rzecz to pędzel z maka. Ja nigdy nie miałam nic z maka, nie kupiłam sobie nic z maka, o tak, bo kiedyś wygrałam w dwóch konkursach kilka rzeczy z maka. I naprawdę bardzo lubię cienie z maka, bardzo mi się spodobała maskara, którą miałam. Za pudrem nie przypadał, natomiast mam go tutaj ze sobą, bo stwierdziłam, że muszę go w końcu zużyć, a że jestem w UK, to przynajmniej oddam sobie opakowania tutaj i wymienię na szminkę, jeśli oczywiście uzbieram tyle rzeczy. Natomiast przyjaciółka mojej hostmamy jest wizażystką w maku i ma tam ogromną, ogromną zniżkę na kosmetyki. I moja hostmama powiedziała, że ona zawsze u niej zamawia, także nie hostmama, tylko szafa mojej hostmamy tonie w sztucznych rzęsach z maka, w cieniach z maka i tak dalej. Więc ja też postanowiłam skorzystać z tego, że mam taką możliwość zamówienia czegoś taniej i zamówiłam sobie mój wymarzony pędzel z maka 217, jest to ten blending brush. On jest aktualnie brudny, ponieważ ja go używałam dzisiaj do makijażu, także ma zieloną końcówkę. Naprawdę jest niesamowicie miękki, bardzo, bardzo fajnie rozciera cienie. Co mi jedynie wkurza, to że to jest białe włosie i ciężko wymyć z niego kolor cienia. I po umyciu ten kształt nie od razu jest taki idealny, jego trzeba troszeczkę rozpracować, żeby ten kształt wrócił do swojego własnego, przynajmniej u mnie. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego cienia i jest to niewątpliwie mój ulubieniec wśród pędzli teraz. Co więcej, będąc w Polsce, kupiłam sobie dwa błyszczyki z Kobo. A właściwie mama mi kupiła. Stwierdziła, że coś mi musi kupić, bo nic nie chce, coś musi kupić. Więc skusiłam się na dwa błyszczyki z Kobo, ponieważ były na przecenie z 17 na 5 zł. Natomiast powiem wam, że szału nie ma, dupy nie urywa. Taki zwykły, przeciętny błyszczyk. Dosyć skleja usta, śmierdzi, nie utrzymuje się jakoś specjalnie, ma tendencję do zbierania się w kącikach, natomiast ma bardzo, bardzo ładne kolory i nie podkreśla mi suchych skórek, co właśnie można się dziwić, ale niektóre błyszczyki podkreślają mi suche skórki na ustach, jeśli mam. Natomiast te tego nie robią i naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądają na ustach, fajnie odbijają światło, mają złote drobinki w sobie. Natomiast nigdy w życiu nie dałabym za nie 17 zł, no way. Te 5 zł, ok, ale nie 17. I ja mam w dwóch kolorach, to jest Sweet Orange i Peach. Oba mają złote drobinki, tak jak powiedziałam, są takie dosyć nudziakowe, natomiast one są dosyć transparentne też na ustach. Dobra, kolejna rzecz to podkład. Ja skończyłam swój podkład Perfect Finish z Collection 2000 i uwielbiałam ten podkład, kochałam go. Naprawdę świetnie wygląda na buzi, miał bardzo dobre krycie, ale postanowiłam sobie kupić inny z tej samej marki, czyli Lasting Perfection. Bardzo jest usławiony korektor z tej samej linii, który notabene też kupiłam, ale do tego za chwilę.
Ale ten podkład mam go dzisiaj na buzi. Mimo tego, że on jest w tym samym kolorze, w którym miałam tamten poprzedni podkład z jednej firmy. Natomiast kolor jednak troszeczkę się różni, jest on trochę ciemniejszy niż tamten Perfect Finish. I ten zostawia maskę na buzi. Nie podoba mi się to, czy nałożony pędzlem, czy beauty blenderem. Zostawia taką, może to nie jest maska taka totalna, że po prostu jak się klepnie w tył głowy, to odpada tynk. Może nie aż tak. Natomiast no jest on troszeczkę troszeczkę taki sztuczny na buzi. Nie podoba mi się efekt, jaki zostawia. Natomiast go zużyję, bo zużyję. Kosztował na przecenie chyba niecałe 4 funty, także tani dosyć był. Nie mam co żałować. On normalnie kosztuje chyba 6 funtów czy 7. Natomiast no, nie będzie na pewno moim ulubieńcem. I matowy też nie jest na buzi. Ten podkład jest oczywiście oil free i ma SPF 20. Ma się utrzymywać 16 godzin. Zobaczymy, jak z tym utrzymywaniem się będzie. Natomiast wczoraj go miałam pół dnia i naprawdę całkiem dobrze się trzymał. Utrzymywał. Korektor Collection 2000 Lasting Perfection. Bardzo osławiony przez Pixiwu, przez mnóstwo blogerek. Ostatnio Oleska robiła. Co robiła? Test na żywo tego korektora. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie maskuje cienie pod oczami, wszystkie punktowe wypryski na twarzy. Naprawdę całkiem fajnie się spisuje i kosztuje 4 funty chyba. Także naprawdę, naprawdę go bardzo, bardzo polecam. Co więcej, skusiłam się na cień z Bourjois. Ja firmę Bourjois bardzo lubiłam kiedyś, natomiast później się jednak przekonałam, że te ich cienie wcale nie są takie perfekcyjne. No ale w sklepie chodziłam i wpadł mi w oko właśnie taki kobaltowy, chabrowy cień z Bourjois właśnie na testerze. Przetestowałam go na ręce, byłam oczarowana. I powiedziałam, przeżałuję te 6,50 i zapłacę za ten cień i będę w końcu miała swój wymarzony kobaltowy cień. Natomiast ja go przetestowałam pewnego wieczoru na oku i naprawdę byłam rozczarowana, bo on praktycznie zszedł mi cały razem z przeciągnięciem pędzla, także ja byłam w szoku. Natomiast zobaczymy, może znajdę na niego jakąś metodę, może nakładanie na mokro albo coś w tym stylu, bo kolor jest przepiękny, natomiast jeśli chodzi o właśnie taką przyczepność do oka, praktycznie zero. Co więcej, w The Body Shop chciałam kupić sobie masełkę, natomiast stwierdziłam, że masełkę kupię przy okazji następnych zakupów i bardzo dobrze zrobiłam, ponieważ kupując jedną rzecz teraz dostałam rabat minus 10 funtów na następne zakupy powyżej 25 funtów, także za zakupy za 25 funtów po prostu zapłacę tylko 15, więc fajny deal, kupię sobie kilka masełek. A będąc w The Body Shop właśnie kupiłam te sławne kosteczki, które uwielbia Ines. One wyglądają w ten sposób. No kurczę, wszystko mi się teraz zbija, bo one są osobno zapakowane w takie plastikowe pojemniczki. Natomiast kolory prezentują się w ten sposób. Jest to taki brudny różofiolet, bardzo ciemny brąz. Grafitowe i srebrne. One są wszystkie bardzo, bardzo błyszczące, połyskujące. Nie są to brokatowe, natomiast one są takie właśnie takie metaliczne wykończenie mają. Naprawdę strasznie mi się spodobały te kolory i stwierdziłam, że a czemu by nie? Były przecenione z 15 funtów na 5, także bardzo fajna promocja i brałam od razu. Będąc w Superdragu miałam kupić coś dla Sony, z którą właśnie robię wymiankę, dlatego weszłam do półki muła, tak. Położyłam się na półce z cieniami. Nie no, żartuję. Po prostu podeszłam do półki z muła, bo chciałam kilka rzeczy wziąć dla Sony. No a przy okazji zobaczyłam nowość muła Full Effect Nails, czyli i to jest po prostu futerko do paznokci, które nakładamy na mokry lakier. Co zauważyłam, jest go tak dużo w tym opakowaniu. On tutaj ma siteczkę, natomiast to siteczko po prostu można od razu wyrzucić, bo ono jest całkowicie nieużyteczne tutaj. One się po prostu pozbijały w grudki, to futerko, i ja go po prostu muszę rozsypać na kartkę A4, rozgnieść, rozprowadzić delikatnie, żeby on się później ładnie rozłożyło na paznokciach.
Muszę też kupić lakiery w tych kolorach, ponieważ nie mam tutaj, mam tutaj jeden lakier, który sam od kuzynki mam go właśnie na paznokciach. Także to jest mój jedyny lakier, muszę sobie dokupić w tych kolorach przynajmniej lakiery. Ale bardzo, bardzo mi się podoba efekt, jak próbowałam na przykład nałożyć ten niebieski na grafitowy lakier, właśnie na taki szary lakier. Bardzo, bardzo fajnie wygląda, taki kuciaty paznokieć. Także przesłodkie rzeczy, każde z nich kosztowało 2 funty. Nie jest to może najmniej jak za, sorry, za futerko na paznokcie, wow, które naprawdę nie jest jakąś tam mega wydajną rzeczą. Natomiast taki gadżet fajnie mieć. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to paletka ze Slika. Bardzo długo się na nią czaiłam i stwierdziłam, że w końcu ją kupię. I jest to Ultra Matte, czyli ta paletka, którą uwielbię na przykład Katosu, z taką leśną zielenią. Ja mam dzisiaj na oku tą zieleń, nie wiem czy ją widać tak w kamerce. I na dole mam taki bakłażanowy kolor, natomiast kiepsko go nałożyłam i nie bardzo go widać. Natomiast kolory przedstawiają się w ten sposób. Trochę wam to przybliżę. Wyglądają one w ten sposób, naprawdę śliczne, śliczne kolory. Pigmentacja jak zwykle slikowska, czyli bardzo, bardzo dobra. I to jest chyba pierwsza paletka, która nie ma tej zawsze odwiecznej czerni tutaj w paletce. Jest bardzo, jest grafitowy, natomiast to nie jest ta slikowska czerń. To jest właśnie paletka, która się obyła bez czerni. Nie wiem, czy inne też są, które nie mają czerni, natomiast ta na pewno jej nie ma. I to jest chyba pierwsza moja slikowa paletka, która nie ma czerni. Tutaj do tego było też dołożona taka folia z nazwami tych cieni. Natomiast ja ją chyba zaraz po prostu wyrzucę, no bo trochę mi przeszkadza w tej paletce, albo po prostu przekleję na dno albo coś takiego. Także tak, to są moje zakupy, moje zdobycze, moje prezenty z ostatnich kilku miesięcy. Jak na kilka miesięcy nie jest tego strasznie dużo, ponieważ skupiałam się na kupowaniu ubrań tutaj. Jak widzicie, gdzieś tam z tyłu leży moja torba z Primarka. Oczywiście za mną kosz z praniem, ale się nie przejmujmy. I to tyle. Mam nadzieję, że zakupy wam się jakoś podobały. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnych filmikach. Ja już mam tam jakieś drobne plany na następne filmiki. Natomiast fajnie było, jakbyście mi podsunęli jakieś pomysły. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!